Dodatkowy punkt obrad podczas walnego zgromadzenia członków szlotu zgłosił burmistrz Jerzy Hardy Douglas. Dotyczył on odwołania ze stanowiska przewodniczącego komisji rewizyjnej Adama Wyszomirskiego. W lokalnych mediach pojawiło się wiele komentarzy, które jako powód decyzji burmistrza wskazywały utratę zaufania do przewodniczącego. Czy rzeczywiście taki był powód złożenia wniosku? Głównym powodem miało, tak jak przedstawiał szlot, mówiła o tym, że to jest spowodowane, że to są koledzy i tak dalej. Oczywiście prawda jest zgoła inna. Chodzi o to, że przewodniczący komisji rewizyjnej nadużył swoich kompetencji. Pan Adam Wyszomirski podpisał aneks z prezesem Misztakiem, który mówił o 12-miesięcznej odprawie. Oczywiście skutki, jakie, znaczy aneks, który miał być wprowadzony w życie i jakie skutki jego były, no, mówił o tym, że bez względu na warunki rozstania się prezesa, szlot winien wypłacić mu odprawę w wysokości 100 tysięcy złotych. Ostatecznie wniosek burmistrza w głosowaniu nie zyskał poparcia zebranych i w komisji nie dokonały się zmiany. W związku z tym miasto, które jako członek szlotu płaci największą składkę, bo aż 400 tysięcy złotych rocznie, rozważa wystąpienie ze stowarzyszenia. Na pewno taka opcja jest brana pod uwagę i tutaj z tym, że to nie jest przesądzone. Dzisiaj naprawdę zastanawiamy się nad tym, w jakim kierunku powinien być przetransponowany szlot, w jaki sposób, czym się powinien zajmować, jaką misję powinien dalej mieć, czy w ogóle powinien mieć. To wszystko jest, wiemy o tym, że na przykład jako Szczecinek mamy duży potencjał, który tutaj w tej turystyce można było zagospodarować. Szlot miał właśnie taką misję, natomiast dzisiaj wiemy, że pewne zadania już będą realizowane przez inne jednostki samorządowe, natomiast czy sam szlot będzie działał, czy nie, ja uważam osobiście, że szkoda by było tracić tutaj takiego ogniwa, które w tej branży turystycznej mogłoby fajnie funkcjonować. Na całą rozmowę z wiceburmistrzem Szczecinka Danielem Rakiem zapraszamy jutro do szczecineckiego programu samorządowego.